Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w najbardziej oglądanej, lajkowanej i komentowanej serii na moim kanale. Są dzisiaj ze mną Kuki. Dzień dobry. Oraz Adek. Siemaneczko. I dzisiaj razem wspólnie z moją ekipą będziemy sobie urządzali ogród. Tego jeszcze na kanale nie było. Coś całkiem innego, niekoniecznie związanego może z budową, ale z takim bardziej projektowaniem. Zobaczymy, jak to ogólnie wyjdzie. Tak więc na samym początku chyba musimy coś wykopać z tego, co widziałem. Ja już dzisiaj nie kopię, mam dosyć. Ja też nie. Dobra, to ja sobie pokopię, ale trzeba kopać aż 3 razy. Mam nadzieję, że to nie będzie aż takie... Nie, no zmienimy się. Że nie będzie tego aż tak dużo, czyli tak, musimy przetransportować. Ale to trzeba kopować tym razem małą koparką, czyli nie tą dużą, a tą małą. No musi załadować ją na przyczepkę. A gdzie ta mała jest? Po te rzeczy tego, ze szkółki. Dzwoni jakiś Facebook. Ja już wsiadam do małej koparki, cyk. Ja idę do szkółki ograniczyć po te rzeczy na ostatni ten etap. Łukasza i siebie na magazynie pełno rzeczy leży. Widzimy się na budowie, się widzimy. Dobra. Bez odbioru. Dobra, kontener łapie. Więc za kontener jest. Kontener. To śmieci. Ja jestem dwa. Ale ta mała koparka tak ubogo wygląda, w przeciwieństwie do tej dużej. Wydaje mi się, że dwa są kontenery w zlecenie. No ty gadasz. No? Możliwe. Poważnie, tu wziąłeś budowę na wsi? Nie wiem, wziąłem sobie urządzanie ogrodu, a czy to jest na wsi, to nie wiem. Ja jebie. To jest na wsi. O proszę. To nawet nie wiedziałem. Przyznaję się szczerze. Szkoda, bo na wsi było fajnie. W tym sensie, że szkoda, że tak mało jest tych. A czy on, dlaczego ty jedziesz tą? Po co mi większa? No bo ja ją potrzebuję, żeby koparkę przewieźć. Nie. No tak. Nie. No, serio. A jak chcesz koparkę tu załadować? Na przyczepkę. To nie możesz sobie żeladem wziąć. A ona mi pociągnie tą małą przyczepkę? Wydaje mi się, że tak. Jak ma hak, to tak. Właśnie, jak ma hak. Zaraz sprawdzimy. A haka na ciebie. No powiem ci, że z tyłu to ja tu haka nie widzę. Ale spróbuję. Mhm. To nie może być za krótki odcinek, ty. Jeszcze raz? Na firmie jeszcze jesteście? Ja jestem w szkółce. Ja już do szkółki wjeżdżam. O, można zaczepić, ale bajer. Czekajcie, bo to nie tak chciałem. Dobra. O, wszystko działa. Łukasz, oglądałeś 3 godziny odcinek z budowy mostu? Tak, nawet brałem w nim udział, ci powiem. Ale to jest różnica, czy brałeś udział, czy oglądałeś. Oglądałem, ale nie cały, bez przesady. Słabiak. Słyszałem, że byli tacy, którzy oglądali. No. Ale mam lipę z gwiazdą, czekajcie.
chyba mi się udało. Już kontener odkładam. Dobra. Chciałem zabezpieczyć ładunek, ok. W sumie mogę już jechać. Serio, aż tak daleko jest? O Boże. Bo to na wieś. Ale mógł być bliżej na wsi gdzieś, nie? No cóż. Jak trzeba, to trzeba, jedziemy. Pojedziemy sobie z Łukaszem. GPS. Ty dopiero z firmy wyjeżdżasz. GPS mi coś pręta ładuje. Dobra. O, jest z nami Adek. Ano, jestem. Mi się wydaje, że to będzie długa podróż. No ale cóż. Jak chcieli na wsi, to trzeba zrobić na wsi. I czemu jedziesz w drugą stronę? Do tartaku. A bo nie wiedziałem, co się z tartaku musisz zrobić. No ja też byłem przekonany, że muszę tylko ze szkółki leśnej, a się okazuje, że i z tartaku. Taki surprise. Surprise, motherfucker. Słyszałem, panowie, że chcecie ze mną nagrać kiedyś budowę mostu. Nie wiem, ile wódki musiałem w siebie zlać. Dużo. Łukasz ma przejść, bo to już nie przejdzie budowa mostu. Jezus Kuki, co ty mi zrobiłeś? Tak mi nie rób. Dlaczego? Bo to teraz tutaj by do tragedii doszło normalnie. Zarąbiście. To tu się odjebało. Nie wiem, właśnie wsiadłeś do auta i mnie zniosło w lewo. Ale ja w tym aucie siedzę już od... No nie, bo cię nie było przed chwilą. To mnie nie było. Nie było cię, ja to mam uwieczniony. Dobra. Ciekawe, bo cały czas siedzę w aucie i wcinam cipsy. No jechać proszę. Aha. Podporę, przyczepki opuść. O, podnieś. O, dobra, chyba teraz. No bo chodzi o to, że patrz, że Kuki mi zrobił zakup, mi wyskoczył zakup, a ciężarówka mi dalej jechała. Taki zombie. Aha, przez to zlagowało. No. On mi tak źle mnie robi strasznie. Gdybyś nie awansował, ten problem by zniknął. No właśnie. Coś w tym jest. Mam buga graficznego, ale okej. Okay. Janziu, bo ja tak patrzę na ciebie, nie? I widzę, że ty u fryzjera byłeś. No byłem. No właśnie. Wczoraj. On mnie nie zobaczył, bo mam pas. Kakakas? Ale się echo odbija w tym tunelu strasznie. No. Kompletnie wszystko zagłusza. Tunel jest masakryczny. Lewo no. Teraz po lewej stronie jest plac budowy. Po lewej jest kościół. A czy po prawej stronie? A, że tutaj, w tym miejscu, dobra. Tak, Łukasz, lewa to ta druga prawa. No właśnie, tak myślałem.
Ale nie, czy ja. Ja ci powiem tak, że ja wiedziałem. Tylko sprawdzałem, czy ty wiesz. A, no to. Jest kuki, ty. To jest Adziu. Kuki. Pod krawężnik nie mogę podjechać. Ty przeczytaj, co ja mam tą ziemię ładować do kontenera? Już sprawdzamy. Zlecenia aktywne. Nie, masz tylko wykopać. Pochlerę ten kontener? Nie wiem, kazali przywieźć. Oj, to już jest 50%. Ale nie kurz po twarzy, ty. Kopniesz jeszcze raz i będzie taki des. Jeszcze raz. Ja bym to szybciej łopatą wykopał niż tą kopalnią. Wyjedź. Ale znowu będziesz musiał przyjechać. Nie, możesz dalej tu kopać. Tu możesz kopać, w tym miejscu. Na jolo, tak? Co za ty? Kiedyś go? Tak się kopie. Ty, ale ja wiem, co to jest. Wiecie, co to jest? Kanał, czekaj, ja ci sprawdzę olej. Nie. Tylko ja muszę sprawdzić jedną rzecz. Bo mi się tu jedna rzecz nie zgadza tylko. Nie, no w sumie będzie, będzie. To jest ten. To jest miejsce dla teściowej. Nawet dla dwóch chyba. No, bo to ma 1,80 m, ja widzę. No, akurat. No. Kurde, ale znalazł. Adziu, Adziu dobrze wykop, wiesz, jak gdyby ziemia lekko była. To się teściowe nic na gębę nie posypało, tak? No. Łukasz, odejdźmy teraz tu. O, miałem kuźwa nie kopać. Ty, to chyba trzy teściowe są. No. A to już jest ostatni na szczęście. Wariat, patrz go! Na hardcora poszedł. A jak? Szkoda, że tu jeszcze nie ma opcji betonowania tego. Ja bym to zabetonował specjalnie. Żeby przypadkiem nie wyszło. No. No, nie, tego to jeszcze nie było na polskim YouTube. Ej, ale ty niepotrzebnie tą ziemię dałeś do tego kontenera. A, zabierz kontener. Bo kontener był na datki. Nie, teraz do dźwigowni cię. Rozłożysz coś podpory w przyczepce? Łukasz, jedź kontenerem, co? Czekaj. Tylko rozłożę Andziowi i już. No Andziu chce, żebym mu rozłożył, wiesz? Andziu, rozłożyłem ci. Pasiwa. Masz dwie nogi rozłożone. Co się dzieje, jak tutaj daje ruch normalnie? Ja pierdziule. Chyba, że może są dlatego trzy, bo może... Żeby sobie wybrała, który chce. No. Żeby miała wybór, tak? Wybór, no. Jedź, jedziesz, twoja kolej. Dobra, jadę, jadę, jadę. Gdzie mam z tym jechać? Do żwirowni. No to w sumie niedaleko, nie? No ale jedź, Czesław.
Łukitowską musisz to rozładować? Chyba, ale na razie nie mam tej informacji, bo Pulkos musi najpierw odwieźć. A no tak, ja już szybko jadę. Tak, dwa razy drewno świerkowe startaku, dwa razy sadzonka. A już wszystko przywieźliście? No mamy tu już wszystko. Szybko mamy. To ja już jadę, a wy możecie w międzyczasie... Ty, Kuki, chodź na chwilę. Ta dziura masz od serca. Chodź, zobacz. Możecie do teściowej ewentualnie zadzwonić już. Widzisz? No. Takie serduszko dla mamusi. Ty, Łukasz, widziałeś to serce? Nie. To się tepnie najpierw, to zobaczysz. Chodź, Łukasz, zobaczysz. Patrz tą dziurę. Ej, serio, no? Ale to z tej strony trzeba patrzeć, tak. O, cię panie. Jeszcze nie dojechałeś do żwirowni? No nie. O kurwa, ty Adzio mi ładunki odbezpieczyłeś. No? No to już latają po skrzyżowaniu. Co za ty. Ale masz fajny śrubokręt, podoba mi się. Mogę ci go sprezentować, jak chcesz. To jest chyba ten, co ostatnio był w Biedronce z Neo. No, w promocji za 2,50. No. To ten sam. A te kleszcze to z tego samego zestawu? Nie, osobno wygrałem na loterii. A. Wow. Perfekto. Tam stał ten Czesław, trzeba i z nim porozmawiać, czy nie? Nie. A to nawet nie wysiadam. Oczyść teren budowy. Póki jedziemy ci wpierdolić. Ale zlagowało, łocie. Łukasz w prawo? Na skrzyżowaniu? Nie wiem, nie widzę jeszcze. W prawo, no. Tylko, że raz, że zlagowało. A dwa, że mi się wydaje, że ty chyba nie możesz prowadzić dzisiaj. Jak? Łapie. No, bo ty chyba wczoraj... Jazda idealna. Ty chyba wczoraj coś piłeś. Strasznie ci się ten... Strasznie ci się ręce trzęsą na moim odcinku. Pierdzielisz tam. No. O. To teraz odstaw parkowaczkę, bo jest za blisko. Really? Really? Chyba śnisz. Żal.pl. Odjazd! Łukasz, mała przyczepa, mała kopalka, betkuki. Teraz tylko Łukasz. Ale co trzeba zrobić? Podejść. Don! Łodzie! Pokaż mi, ja chcę zobaczyć, gdzie ona spoczęła. Zajebiście, wypieprzyła się ciężarówka. Nie będzie poznać nawet. Akurat! No. Tylko tu bym taki. Tylko tu by trzeba było taką tabliczkę jeszcze dać, ale to najwyżej no. Poza odcinkiem. Rejestrację. No. Takie oczko wodne. Okej, moi kochani, także w tym odcinku to by było chyba na tyle. Ja wam oczywiście dziękuję za uwagę. Jeśli wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, wbijajcie na kanał. Gdzie są pieniądze za nas? Wbijajcie na kanał Atka. Oczywiście na streama Kukiego, a co do pieniędzy, to już niestety nie dostaniecie, bo pieniądze. Teściowej nie ma, no skąd ja wam wezmę? Czemu? A to nie wiem. No powinieneś dostać za teściową spore odszkodowanie. To trzeba było z nią wcześniej uzgodnić. Tak więc dzięki za uwagę jeszcze raz, trzymajcie się, na razie. Hejos! Nara. Na razie.